Hejłeczka, z tej strony wasza ulubiona kremóweczka i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Brakuje nam bardzo mało do wbicia okrągłej liczby 10 tysięcy. Jest to moje marzenie, żeby mieć tyle subskrypcji, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli mnie zasubskrybujecie. I dziękuję 5 ostatnim subskrybentom. A teraz temat odcinka, jak robię swoje odcinki. Zacznijmy od początku. Najważniejsze, żeby zrobić jakikolwiek odcinek, muszę w ogóle wiedzieć, co chcę nagrać. Ja już od bardzo długiego czasu prowadzę listę moich pomysłów na filmy. Po prostu ona mi ratuje życie, bo czasami po prostu wpadnę na jakiś pomysł i wiecie, myślicie, że nie. Ale jest to nieprawda. Bardzo łatwo się o tym zapomina, więc od razu jak na cokolwiek wpadnę, zapisuję to. Kiedyś nawet mi się przyśniły pomysły na filmy, więc naprawdę to jest ciekawe. Ale tak, ta lista jest bardzo pomocna. No bo po prostu bez niej wiele filmów by się nie pojawiło na moim kanale. Po prostu bym o nich zapomniała. Więc po prostu patrzę jakiś fajny pomysł i wybieram. Najgorsza jest sytuacja, kiedy po prostu na tej liście no nic mi nie leży, nic mi nie pasuje. Wtedy jest ciężko. Albo biorę jakiś pomysł na siłę, albo po prostu wymyślam jakiś. To jest ciężkie. Naprawdę bardzo ciężkie. Drugi krok jest w zależności jaki to jest film. Bo zazwyczaj nagrywam narrację, albo piszę sobie tekst. Ale tak przeważnie, na początku w ogóle, jeżeli jest coś do sprawdzenia, po prostu gram sobie w Star Stable i to robię. Na przykład ostatni odcinek z wirami, na początku nie było, nie wymyślałam sobie tych rad, po prostu pomysł był, że zrobię rady, ale jakby nie znałam tych rad, więc na początku sobie pozbierałam po tych wirach, wiele wirów przejechałam i po prostu wtedy wywnioskowałam, jakie rady są najlepsze i jakie wam pomogą. I naprawdę bardzo to pomaga, bo czasami na wiele rad bym po prostu nie wpadła. A naprawdę były pomocne. Także drugi krok to sprawdzenie. Wiadomo, że w innych odcinkach sprawa może wyglądać inaczej. Na przykład w odcinkach z newsami na początku robię długi, ale to długi research. Jest to już błędny proces, po prostu szukam po całym YouTubie SS-owym albo Instagramie jakichś nowości. Ja ogólnie w tym siedzę bardzo głęboko, dużo w tym siedzę na co dzień, więc dla mnie to też nie jest jakieś ciężkie, no ale zajmuje sporo czasu. Trzecim krokiem jest zdecydowanie już narracja. Ja zawsze nagrywam narrację osobno, w innym programie niż ten do montażu i dopiero później do narracji dobieram cały obraz. Na przykład jak teraz nagrywam, to ja widzę tylko swoją linię mojego głosu, nic nie ma żadnego obrazu. Ale to jest też bardzo pomocne, bo niektórzy na początku robią obraz, a dopiero później narrację. Moim zdaniem jest to bez sensu, ponieważ wtedy trzeba się zmieścić w czasie, albo trzeba więcej powiedzieć niż się chce, albo mniej niż się chce, albo trzeba tak bardzo, bardzo szybko mówić. Jest to zwyczajnie bez sensu, dlatego ja na spokojnie na początku nagrywam narrację i dopiero później dobieram ekran. Tak jest zdecydowanie wygodniej. No i oczywiście kolejnym krokiem są to nagrywki, no bo jednak ktoś musi być na tym ekranie, jak mówiłam wcześniej. No to też bardzo różnie wygląda. Czasami trenuję konia, jak po prostu nie mam zbytnio pomysłu, co mogę dać w tle, jak po prostu się tylko wyświetlą jakieś obrazki na tym tle. Czasami nagrywam po prostu postać, jak stoi, później też coś wyświetla, albo nagrywam zupełnie co innego. Czasami też muszę odgrywać różne sceny. To też się bardzo często zdarza, ktoś kogoś zaczepia, albo jakieś rozmowy. I mam to bardzo dobry sposób, moim zdaniem, ponieważ oczywiście mam dwa konta w Star Stable, tak? I na jednym jestem na komputerze i tam nagrywam, a na drugim loguję się na telefonie i po prostu tam coś piszę z telefonu. I wtedy mam konwersację dwóch osób i nie muszę nikogo prosić specjalnie, żeby mi w tym pomógł, bo mogę to zrobić sama. No z trzema osobami jest już ciężko, ale chyba nigdy nie miałam takiej sytuacji. Nie, miałam kiedyś taką sytuację, że trzy osoby, ale wtedy poprosiłam moją siostrę i Delfinę. Już nie używam kolejnego konta, bo to było po prostu za dużo. Ale na konwersację dwóch osób jest to naprawdę wystarczające i przydatne. Taki lifehack. Kiedyś wam się przyda. No i kolejnym krokiem, kto by się go spodziewał, jest oczywiście montaż. Każdy mój film jest montowany, nawet taki, który nie wygląda, że był montowany, był w programie do montażu. Nawet te początkowe, pierwsze filmy, każdy mój film był w programie do montażu. Zawsze. Myślę, że to dobry znak. Ja aktualnie używam Filmora, jest to program płatny. Filmora jest ogólnie bardzo łatwa w montażu,
ale oczywiście montaż tak czy siak, nawet jak program był najłatwiejszy, to montaż jest jednak czasochłonny. Filmora jest fajna, bo jest łatwa, ale jest równie bardzo wydajna. No wiadomo, że After Effects albo Sony Vegas, czyli takie no, programy bardzo profesjonalne, są o wiele lepsze, ale niestety na moim komputerze naszwankują, ponieważ mój komputer to jest komputer biurowy i po prostu takich ciężkich programów no, nie wytrzymuje, niestety. Ale Filmora teraz w zupełności mi wystarcza. Może kiedyś jeszcze trochę popróbuję tych innych programów, ale mówię, no z moim komputerem będzie ciężko na pewno. No montaż jest bardzo czasochłonny, czasami tak zajmuje od 2 do naprawdę niezliczonej ilości godzin. Mój taki najdłuższy film, który robiłem tak najdłużej, to nie wiem, tak 20 godzin montażu, albo nawet więcej. Więc jest to naprawdę bardzo długi czas. Oczywiście po zmontowanym filmie to nie jest jeszcze koniec. Nie, jeszcze to nie jest koniec. Gdy już zmontuję swój film, trzeba zrobić miniaturkę. I miniaturkę, wbrew pozorom, też się robi dość długo, ponieważ ja zazwyczaj muszę mieć postać na miniaturce, która jest oczywiście wycięta, więc to też mi trochę zajmuje. Ale zazwyczaj robię to tak, że mój film się renderuje, a ja robię miniaturkę. I to jest naprawdę mega spoko. Zaoszczędzam przynajmniej trochę tego czasu. Oczywiście do miniaturki trzeba zrobić zdjęcia ze Star Stable, ale to raczej też jest szybkie. No miniaturkę też można robić długo. Tak nie wiem, od 10 minut do 3 godzin robię miniaturkę. Zależy naprawdę bardzo od miniaturki. Też zależy, czy mam pomysł na miniaturkę, bo wiadomo, gdy mam pomysł na miniaturkę, to mogę ją zrobić szybko, ale gdy nie mam pomysłu, czyli to jest po prostu najgorsza sytuacja dla mnie, bo zazwyczaj mam jednak pomysł na miniaturkę, ale gdy w końcu się zdarzy, że go nie mam, to kombinuję strasznie. I czasami robię nawet po 3 miniaturki i tak żadna mi się nie podoba. No ale jakąś znaję, dlatego no ciężka sytuacja z miniaturką. I z moim gustem. Bardzo ciężko. Ale tak to mniej więcej wygląda. I oczywiście film rzucam na YouTube'a i przeważnie zaplanowuję go na poniedziałek. Ten film też pewnie widzicie w poniedziałek, bo zazwyczaj wrzucam wszystkie filmy w poniedziałek, tak około 15. No bo wiadomo, że proces już tam w YouTube to jest głównie tytuł i trochę zmienny opis, czasem jakieś linki. Więc to zajmuje nam dosłownie chwileczkę, w ogóle tego nie pamiętam, ale ogólnie tak mniej więcej wygląda cały proces robienia filmów. Ja bardzo lubię robić filmy, sprawia mi to radochę i naprawdę bardzo lubię patrzeć, jak film się rozwija, jak mój kanał się rozwija. I bardzo wam za to dziękuję. I niedługo moje wymarzone 10 tysięcy, to mnie w ogóle bardzo cieszy. Bardzo wam dziękuję. Co prawda jeszcze nie mamy, ale myślę, że za niedługo wbijemy 10k. Fajnie było, gdyby się udało do końca listopada, ale listopad kończy się no za 10, tam 11 dni. Więc nie wiem, czy mi się uda, ale fajnie by było, więc tak czy siak mam nadzieję, że tak. Bardzo się rozgadałam w tym odcinku, no ale to myślę, że dobrze. Mówiłam tak nawet z sensem, jak to teraz słuchałam, więc bardzo dobrze. No i co, mam nadzieję, że filmik mi się spodobał. I do zobaczenia w kolejnym. Pa!